W tym odcinku pokażemy sobie, jak aktywować funkcję wyszukiwania w zawartości pliku w systemie Windows 10. Przejdźmy do wyszukiwarki i wprowadźmy tutaj indeksowanie, czyli opcję indeksowania, następnie wybierzmy zaawansowane i w karcie typy plików znajdziemy następujące pozycje: indeksuj tylko właściwości lub indeksuj właściwości i zawartość pliku. Jeśli teraz wybierzemy OK, zobaczymy, że indeks elementów musi zostać odbudowany. Po zakończeniu będziemy mogli wyszukiwać w zawartości pliku. To wszystko na teraz. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia!